Naród, no, domniemujemy, że w nieco innym kombinezonie niż ten, który przywdział podczas drugiej serii konkursowej. Nie jest powiedziane, że Geiger wygra tych kwalifikacji. No tak, oczywiście, że nie jest powiedziane. Znakomity 150,5 metra. Korszakbeli különbségben Morgenstern, illetve Zay Fritzberger között, vagy valamilyen emelvényen áll Thomas Morgenstern, ezért nehezen tudom elképzelni, hogy ekkora különbségünk kettő között. Már Takanashiról is tudjuk, hogy nem egy égi messzelő. Carl Geiger, második csoport utolsó ugrója. Nagyon jó az elugrási sebessége, hatalmas ugrás! Geiger itt most szerintem sáncrekordot ugrott, ez bőven 100 méter fölött. Półtora punktu tak naprawdę wyprzedził się Heiko Simondor. Tych, którzy do tej pory otrzymywali najlepsze noty. No ale popatrz, Simon Amann. Może być daleko i będzie bardzo daleko, ależ daleko posunął reprezentant Szwajcarii. To jest skoczek, który potrafi skoncentrować się właśnie na tym najważniejszym skoku. Po. Ale skuter. Chociaż się full agresiv, bo jetzt geht's dahin. Bleib schön, jawohl, der hat gestanden. Jetzt haben wir einen neuen Chancenrekord, ha? Den haben sie jetzt bei vollen Aufwind überlassen. Boah! Der hat eingestellt. Eingestellt. 106 und... ...on saksalaisten veto tällä hetkellä. Michael Uhrmann on seuraavana vuorossa. 19. maailmankapin kokonaistilanteessa on punakypäräinen saksalainen. Ja jälleen yleisö huutaa. Neumayer johtaa. Hirvittävä hyppy. Ja kaamea hyppy. Wow! Baby! Tällä lailla. Tällä tavalla. 146. Klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wczoraj drugie miejsce dzięki świetnemu drugiemu finałowemu skokowi, bo po pierwszej serii zajmował 8 miejsce. Ma zatem tutaj na Grosstitlis 2 srebrne medale. Dzisiaj w serii próbnej także 140,5 metra. Domen Prec! Ależ wychylony i skacze niesamowicie. No jest niesamowity rzeczywiście ten chłopak. Wiatr mu ani nie pomagał, ani nie przeszkadzał. W konkursach Pucharu Świata, ściślej mówiąc w tym sezonie w Pucharze Świata, na miejscach nieparzystych. Albo pierwszy, albo trzeci, albo siódmy, tak jak w sobotę w Engelbergu, ale dzisiaj deklasuje wszystkich odległością na pewno. Oczywiście za ten przysiad przy lądowaniu bez telemarku będzie sporo punktów odjętych. Jest piąty przed Szpetem, Ingebrigtsenem, Ljokelsejem, Adam Małysz ósmy, a zatem może być w dzisiejszym konkursie dziewiąty. Zobaczymy, jak wypadnie Sigurd Petersen, ależ ma warunki. To będzie na pewno długi skok, być może po rekord. On potrafi skoczyć zawsze daleko. Kapitalny skok! To jest przeskoczył skocznie. Ależ miał kapitalne warunki, a przy jego dynamice, przy jego formie musiało się to tak skończyć. 143,5 metra. Prowadzi Piotrek Kamil i teraz Dawid Kubacki. Dawid, 21 razy na podium w karierze w zawodach Pucharu Świata. 4 zwycięstwa, pięciokrotnie drugi, 12 razy trzeci. 132,5 metra. Teraz potrzebuje Dawid, by wyprzedzić Piotrka Żyłę, by dołączyć do kolegów wysoko nad skokiem. Dawid! Dawid, jakżeż cudownie, jak wspaniale, ależ znakomita próba Dawida Kubackiego. Odpalił z progu niesamowicie, jak taki noworoczny fajerwerk biało-czerwony. Rekord skoczni mamy. 144 metry, pół metra dalej od rekordu skoczni, ale w jakim stylu? Znakomicie, idealne noty. Thank you.
trzeba odległości ponad 130-metrowej, aby objąć prowadzenie w konkursie, aby zmienić na pierwszym miejscu Kamila Stocha. Michael Hajbek, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Trzeci w turnieju czterech skoczni. Bardzo wysoki, bardzo daleki, ależ daleki lot Hajbeka. To jest nowy rekord skoczni. Czy on tam go nie podparł? Za chwilę się okaże, bo trudno to było ocenić. 138 metrów. W 18 miejscu, dziś w serii treningowej, dobry wynik, 133,5 metra. Wydaje się, że tym razem wiatr pod narty, co powinno Dawidowi dać świetny wynik. No brawo, znakomity skok reprezentanta Polski. Może nowy rekord skoczni? Za chwilę się przekonamy. 145 metrów, tak jest. Trzy konkursy Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu w Almaty. No a po tym, gdy zaczął skakać w Pucharze Świata, 23 w Innsbrucku i trzeci w Bischofshofen. Trzeci w ostatnim konkursie turnieju czterech skoczni. Stefan Kraft. No i będzie bardzo ładny, bardzo daleki skok. Nie wiem, czy nie było podpórki, ale to jest powyżej rozmiaru skoczni. Serii. Nowy rekord skoczni niepobity do tej pory. Później 213,5 w serii drugiej daje mu to drugie miejsce, ale traci tylko 1,3 punktu do Kenneta Gangnesa. 221 metrów dzisiaj w serii próbnej. Teraz musi skoczyć ponad 230, by walczyć ze Stefanem Kraftem. On jest w stanie wylądować tak daleko, gdzie jest ta zielona linia i ląduje pięknie, ląduje daleko i on znowu wyprowadza bardzo mocny cios w kierunku rywali. Pięknie, brawo, Peter Preft. 243 w pierwszej serii, potem 213, a teraz 244, a więc dokładamy. Dołączamy się do życzeń, a teraz życzymy dobrego występu Klemensowi Murańce, który dziś w drugim treningu miał 140 metrów. O, i pięknie skacze Klemens. To jest jeszcze lepsza odległość chyba niż Jana Herla, tak się wydaje. Miał 119 metrów i ukończył je na 11 miejscu. Teraz będzie lepiej. Oho! Dużo lepiej. Wprawdzie bez telemarku, z głębokim przysiadem, no ale 136 metrów. Teraz to jest nowy rekord olimpijskiej skoczni. My wracamy, proszę Państwa, do skoków. Okazuje się, że kolejny zawodnik jest już w powietrzu. Domen. Rekord skoczny. Rewelacyjny skok Domena Preutz. Needs to really achieve a hill record to get Norway back into this. Well, how about that? How about that? Is that a hill record? Dwa lata temu skoczył 252 metry, to był przez chwilę rekord świata, poprawił go później Stefan Kraft. Robert Johansson. No, wyciągnął fenomenalnie ten skok, wprawdzie wylądował bez telemarku. Patrząc na
ten wiatr to jest no, podarty na całej długości. W tej drugiej części to jest około 3 metrów na sekundę nawet. Takie są podmuchy, no ale trzeba tam dolecieć. Pamiętamy 2001 rok, właśnie Adam Małysz złapał takie noszenie w dolnej części, co pozwoliło mu skoczyć 138,5 metra. Ale teraz Kamil Stoch. Wysoko zawiesił na poprzeczkę Robert Johansson, 145,5, 144, Kamil w powietrzu, pięknie, wysoko, ale znakomicie, niewiarygodnie, on skacze poza wyobraźnią pozostałych rywali, 146 metrów. Kamil Stoch, Österrike som har 62,3 poäng bak Norge efter förrige pulje. Kommer bra ut. Ja, så stikker han ut der, Stefan Kraft. Oi, 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 for en utrolig lengde på Østerrikeren. Skal vi ha nok en verdensrekord? Skal vi ha dagens andre? Rioju 20 razy na podium w tym sezonie, 248 metrów z kwalifikacji, to jego rekord życiowy, ależ wieje mocno pod narty, 80. Rioju Kobayashi, gdzie on wyląduje? Niewiarygodny skok Rioju Kobayashiego, ależ odpalił petardę Rioju Kobayashi, jak daleko on wylądował.